Karolina Kamińska, witam w piątek 20 kwietnia i zapraszam na Telefakty. Świat nauki na krzemionkach. Krzemionki tutaj odgrywają rolę absolutnie kluczową, ponieważ no, znajdujemy się tutaj absolutnie u korzeni górnictwa na terenach współczesnej Polski. Dzieci pomagają bezdomnym zwierzętom. Bardzo proszę! Wiosenne porządki na osiedlu Pułanki. Pomysł na akcję Wyczyśćmy to zrobił tak naprawdę tydzień temu. Krzemionki, korzenie górnictwa, goszczą geologów i archeologów z całego kraju. Od wczoraj odbywa się tu 12. konferencja z cyklu Dziedzictwo i Historia Górnictwa. Początkowo konferencje były organizowane głównie na Dolnym Śląsku. Od kilku lat spotkania odbywają się w miejscach, które są szczególnie ważne dla dziedzictwa górniczego. Poprzednie konferencje odbywały się na przykład w Zabrzu czy Wieliczce. Jak zaznacza Maciej Madziarz, jeden z organizatorów, Krzemionki są na mapie historii górnictwa miejscem wyjątkowym. Krzemionki tutaj odgrywają rolę absolutnie kluczową, ponieważ no, znajdujemy się tutaj absolutnie u korzeni górnictwa na terenach współczesnej Polski. Proszę Państwa, no 5000 lat historii. Wśród poruszanych tematów jest wpływ górnictwa na rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, czy powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji złóż. Nasza cywilizacja kiedyś i współcześnie u swoich podstaw ma eksploatację i wykorzystanie surowców mineralnych. Współcześnie ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie byłoby naszej cywilizacji, gdyby kiedyś człowiek nie sięgnął po raz pierwszy po surowiec metodami górniczymi, a pierwszym surowcem mineralnym wydobywanym przez człowieka tymi metodami był krzemień. Te konferencje dają okazję do wymiany doświadczeń. Są poznawane nowe materiały archiwalne, mapy, które udaje się znajdywać w różnych ośrodkach, niekoniecznie w archiwach, to są kopalnie, to są również muzea, biblioteki i takim przykładem modelowym może być kopalnia w Mirsku. Krzemionki od dawna starają się o to, aby na terenie rezerwatu powstała stacja naukowo-badawcza. Tę myśl zainicjował profesor Stefan Krukowski, który jako jeden z pierwszych inwentaryzował powierzchnię kopalni. Po pierwsze zdobywamy doświadczenia co do zagospodarowania, udostępniania innych obiektów górniczych. Uczymy się, wymieniamy się wzajemnie wiedzą, doświadczeniem, ale krzemionkom wciąż potrzebna jest promocja. Krzemionki wciąż w kraju, za granicą są jeszcze słabo rozpoznawalne, a tu mamy środowisko z całej Polski. Promocja to rzecz o tyle ważna, że Krzemionki ubiegają się o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konferencja potrwa do jutra. W planach są prelekcje naukowe czy sesje terenowe w Dolinie Rzeki Kamiennej. Biorą w niej udział geolodzy oraz archeolodzy z naukowych ośrodków w całym kraju, głównie z Dolnego Śląska, między innymi z Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie czy Polskiej Akademii Nauk. Dla dzieci z zespołu edukacyjnego Dwunastka losy zwierząt nie są obojętne. Tym razem przedszkolaki i uczniowie klas podstawowych zorganizowali zbiórkę paka dla psiaka. Odznaki przyznane. Marcelek, chodź pod znakę. Proszę. Specjalne wyróżnienia powędrowały do tych, którym losy zwierząt nie jest obcy. Przedszkolaki i uczniowie zespołu edukacyjnego Dwunastka chętnie pomagają bezdomnym, niewinnym stworzeniom. Robią to z potrzeby serca. Sam mam psa i kota i inne zwierzęta, więc warto pomagać. Bo są miłe, fajne, można się jakoś bawić z nimi. Potrzebują pomocy, żeby im dawać jedzenie, picie, żeby nie były głodne. Dzieci tym razem zadbały o pełne brzuchy podopiecznych Ostrowieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Animals, przyłączając się do organizowanej w ich szkole akcji paka dla psiaka. Bardzo dużo udało nam się rzeczy zebrać, jest to karma, są to miseczki, smycze, zabawki dla zwierzątek, także wszystko, co może się zwierzątkom przydać. Mamy również osobiście zrobione przez dzieci zabawki dla zwierząt. Jedną z nich wykonała Ania, a jest to panelowy podajnik karmy suchej. Karma się wsypuje tutaj do tego pojemnika, no i gdy się naciśnie, to tutaj zlatuje karma. Zajęło mi to około 2 godziny. Robiłam to razem z tatą i dziadkiem.
troszkę się natrudziliśmy, ale jakoś się udało. To już druga edycja akcji niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom organizowana w zespole edukacyjnym Dwunastka, a zapoczątkowała ją Joanna Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Chcemy w ten sposób pokazać dzieciom, że ich pomoc też jest konieczna, że tutaj możemy liczyć na to, że będziemy się uzupełniać, wspierać. Dzieci w ten sposób uczą się takiej empatii, nie tylko do człowieka, co jest również bardzo ważne, ale do każdego żyjątka, do każdej istoty, która tej pomocy naszej potrzebuje. Jest tam taki pomysł, żebyśmy taką akcję wspólnie ze szkołą, czyli z dziećmi, po to, żeby kształtować charakter już za młodo. Oprócz zgromadzenia karmy i gadżetów dla podopiecznych Stowarzyszenia Animals, dzieci pomocą służyły również w dostarczeniu produktów. Podobne akcje odbywają się też w innych placówkach oświatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie zbiórka trwa m.in. w Liceum Staszica i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do pomocy psiakom przyłączyła się też radna powiatu ostrowieckiego. Według Joanny Suski psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, a pomagać im to nasz obowiązek. Staram się wspierać każdą inicjatywę, oczywiście zarówno jako radna powiatu, czy też członek Stowarzyszenia Przedsiębiorczość Samorządność. Przypomnę, że w tym roku organizowaliśmy taki bal charytatywny pod nazwą Pomoc ma moc. W związku z tym też kwota 2000 zł została właśnie przekazana na Ostrowieckie Towarzystwo dla naszych milusieńskich, dla animalsów. Jest to niezwykle istotny aspekt, pomagamy chorym dzieciom, w związku z tym zwierzakom też się coś od życia należy. Tym razem ufundowałam karmę z racji tego, że nie będę mogła uczestniczyć w dniu jutrzejszym, w związku z tym wszelkie takie akcje mające na celu właśnie pomoc są jak najbardziej mile widziane, bo uważam, że właśnie pomoc pod każdą postacią, pomoc ma moc. Osoby ze Stowarzyszenia Animals, osoby, które działają również z pasją, właśnie tego typu akcje promują i liczą na Państwa wsparcie, dlatego właśnie gorąco wszystkich zachęcam. Najpiękniejsze zabytki architektury drewnianej znalazły się w programie wykładu, jaki odbył się w oddziale PTTK imienia Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kościół fabryczny, świątynia w Rudzie Kościelnej czy modrzewiowa dzwonnica w Krynkach znalazły się wśród omawianych zabytków. Wspaniały przykład drewnianego kościółka w Zworówku niedaleko Pacanowa jest to kościół, który ma pewną najstarszą datację. Jesteśmy niepewni, że to jest najstarszy kościół, nie tylko badania źródłowe, ale również badania dendrologiczne potwierdziły, że jest najstarszym kościołem właśnie polskim. Przegląd drewnianych budowli sakralnych obejmował także dwudziestowieczne zabytki. Łączą one tradycyjny budulec, jakim jest drewno, z nowoczesną formą. Pojawiły się także wątki ostrowieckie. Omówiony został kościółek fabryczny z lat 30. oraz drewniane zabytki znajdujące się na terenie całego powiatu. Jest ich 5. Trzy kościoły powstały w XX wieku. Będzie też mowa o kaplicy na Górze Witosławskiej, która powstawała dwuetapowo. Pierwsza część powstała w XVIII wieku. Potem jeszcze została dobudowana część w XIX wieku. Wykład uzupełniony został o informacje dotyczące drewnianych dzwonnic. Omówione zostały obiekty m.in. w Beszowej czy Krynkach. Drewniane dzwonnice są jedynymi zachowanymi pamiątkami po dawnych drewnianych kościach, których najczęściej nie ma, bo albo spłonęły, albo po prostu zostały ze względu na starość rozebrane. Okazją do spotkania był przypadający 18 kwietnia Dzień Ochrony Zabytków. Oddział PTTK imienia Mieczysława Radwana świętuje go od 2011 roku. Rada Osiedla Pułanki zorganizowała wielkie wiosenne porządki. Do sprzątania terenu zaangażowali się działkowcy, uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 7 oraz wychowankowie poprawczaka w Ostrowcu Świętokrzyskim. To była wyjątkowo krótka chwila od pomysłu do jego realizacji. Pomysł na akcję Wyczyśćmy to zrobił tak naprawdę tydzień temu na takim pozaregulaminowym posiedzeniu naszej Rady Osiedla w kawiarni. Wymyśliliśmy, że słuchajcie, zbliżają się dni ziemi, więc mówimy, no to zróbmy to. Dużo osób zgłasza, że ten teren często jest zanieczyszczony, szczególnie teraz po zimie, więc nie myśląc długo Rada Osiedla zebrała się i stąd właśnie ten pomysł. Akcję naszą wspiera firma Remondis i Urząd Miasta. Dostarczy nam rękawice, ulotki edukacyjne dla dzieciaków, worki do segregowania specjalne, te, które już są zgodne z nowymi normami i przepisami, a jutro firma Remondis wszystko to, co dzisiaj uda nam się zebrać, zabierze na wysypisko.
Zebrali 38 pełnych worków i dwie opony. Ten niestety niechlubny wynik to działalność nasza, ludzi. Na szczęście są też tacy, którym na czystej przestrzeni publicznej zależy. Zgromadziła się świetna grupa, przede wszystkim młodych ludzi ze szkoły nr 7, są wychowankowie z zakładu poprawczego i tym pokazujemy, że tak naprawdę każdy z nas może wyjść, coś zrobić dla środowiska naturalnego, dla najbliższego otoczenia, a nie zawsze musimy liczyć na tego kogoś trzeciego, który przyjdzie i za nas to zrobi. W akcję Wyczyśćmy to włączyli się też działkowcy. Dobra akcja i pożyteczna dla wszystkich powinna być, nie tylko dla nas działkowiczów, prawda? Tylko dla wszystkich mieszkańców i osiedla i którzy chcą zadbać. Śmieci zbierano wzdłuż Strugi Denkowskiej na wysokości ogrodów działkowych. Z tego miejsca korzysta wielu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj działania takie prospołeczne, proekologiczne na tym terenie właśnie powinny odbywać. Przede wszystkim, że jest to teren na takim pograniczu między dużym skupiskiem osiedlowym, a właśnie ogródkami działkowymi, gdzie wiemy, że dzisiaj przeżywają renesans, a tutaj jest ich aż 260. Po wielkim sprzątaniu na uczestników wydarzenia czekało wspólne ognisko. Przypominamy, że już jutro od godziny 9 w Centrum Ogrodniczym MEDAX odbędzie się Dzień Porad Ogrodniczych. Oprócz uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania związane z ogrodnictwem, organizatorzy wydarzenia przewidzieli moc atrakcji, wśród których będzie lot balonem oraz loteria z nagrodami. Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia, w Centrum Ogrodniczym MEDAX w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się cykliczne już wydarzenie pod hasłem Dzień Porad Ogrodniczych. W tym dniu będzie około 20 producentów, wystawców, dystrybutorów różnych towarów do ogrodu, którzy będą reprezentować swoje wyroby, a jednocześnie będą udzielać porad ogrodniczych, to znaczy odpowiadać na pytanie Państwa, jak dbać o rośliny, jak ich używać środków ochrony roślin, jakich nawozów, jak poddewać, jak reanimować trawnik. Generalnie wszystkie pytania, na które Państwo mają wątpliwości, oni będą udzielać odpowiedzi. Dodatkowo w sobotę na gości MEDAX-u czekać będzie wiele atrakcji. Będzie można skosztować takich wyrobów tutejszych wytwórców jak miód, jak ser, jak nalewki, tak? A jednocześnie obejrzeć, jak się wędzi dzisiaj nowocześnie w wędzarni rybki na przykład. Także tych atrakcji będzie sporo. Będzie również atrakcja, której w Ostrowcu nie było, a mianowicie będzie lot balonem. Także dla odważnych i tych, którzy mają mocne nerwy, a chcą zobaczyć Ostrowiec z góry, serdecznie zapraszam. Podczas wydarzenia przewidziano też nagrody. Dla tych, którzy kupią u nas towary, to ci mogą wziąć udział w loterii fantowej i wygrać jakieś tam, nazwijmy to, nagrody, które mogą się przydać w ogrodzie. Także serdecznie Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że Państwo tutaj do nas przybliżycie licznie i będziemy się fajnie bawić. Dzień Porad Ogrodniczych zaplanowany na sobotę 21 kwietnia rozpocznie się o godzinie 9, a potrwa do 15. Na koniec telefaktów informacja ku przestrodze. Wczoraj na ulicy Iłżeckiej policja dzięki czujności mieszkańców zatrzymała 55-letniego mężczyznę, który jechał pod prąd. Po zatrzymaniu go okazało się, że kierujący pojazdem jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało 3,7 promila. Oprócz zatrzymanego prawa jazdy mężczyźnie grozi 2 lata pozbawienia wolności. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.